kolejnym odcinku. Ale chciałbym poruszyć z wami taki temat bardzo newralgiczny dla karpiarzy, a to jest jak łowić wiosną, czy płytko, czy głęboko. I generalnie zasada jest taka, słuchajcie, że zaraz wam coś pokażę, bo to jest genialny przykład tego. Zobaczcie, robią chłopaki grilla, jeden z nich ma krótkie spodenki i bluzę, podwinięte rękawy, a drugi grube dresy, bluzę i ściągnięte rękawy. I wiecie, o czym to świadczy? Zaraz wam powiem, o czym to świadczy. To jest genialny przykład na to, że zwierzęta, tak samo ludzie, bo ludzie poniekąd są z jakimiś tam, w jakimś stopniu zwierzętami, mają jeszcze naturalne jakieś instynkty, przystosowują się do temperatury na różne sposoby. I wiosna przychodzi bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Tak jak jeden tutaj widzieliście, kolega, krótkie spodenki, ja też jestem w krótkich spodenkach, tak, drugi ma jeszcze bluzę. I tak samo robią karpia. Jeśli przyjdzie słońce, przyjdzie ciepło, część tych karpi znajdziecie już na płytkich wodach, wygrzewając się, a część będzie jeszcze na zimowiskach i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy łowić płytko, czy głęboko. Jedną zależnością, jaką udało mi się zauważyć, było to, że na tych płytszych miejscach częściej zdarzało się łowić mniejsze ryby, a na tych głębszych większe. Jednak nie jest to zależnością, bo te duże też bardzo często wchodzą na płytką wodę. Jednak mam wrażenie, że jest to minimalnie zauważalne, ale to jak mówię, każdy żywy organizm na swój sposób przystosuje się do temperatury. Mimo że temperatura u wszystkich będzie taka sama, to musicie pamiętać, że każda ryba jest inaczej. To, że wasz kolega nałowi karpie dzień wcześniej z płytkiego miejsca, nie znaczy, że wy nałowicie z płytkiego, bo przez dzień się może bardzo dużo zmienić. Głupi przykład. Jeśli jesienią mamy, załóżmy wrzesień, tydzień upału, przychodzi 10-15 stopni, nam jest zimno w krótkim rękawie, zakładamy dresy, zakładamy bluzy, tak? Ale jeśli mamy zimę, mamy mrozy, po dwóch tygodniach przychodzi ocieplenie, 15 stopni, słoneczko, no to co? Wszyscy krótkie spodenki, koszuleczki, to jest na wszystkim ciepło. To doskonale pokazuje, jak żywe organizmy reagują na ciepło, na różnice temperatur. Najważniejsze jest, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jak zacząć łowić karpy dla początkujących bardziej. Najważniejsze jest czytać wodę. Jeśli widzimy karpie w płytkich częściach zbiornika, trzeba łowić tam. Jeśli ich tam nie ma, trzeba ryzykować, jedną wędkę położyć na głębokiej wodzie. To nigdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy krótko podsumowując, najważniejsze jest czytać wodę i szukać tych karpi. Jeśli chcecie więcej wskazówek, jak zacząć łowić karpie, zapraszam na mój materiał odnośnie tego, gdzie wam go tutaj podrzucę zaraz. A teraz pokażę wam pięknego karpia, którego złowił Miłosz. Waga to była 11 kg. Złowił go na pojedynczą tonącą kuleczkę Scopex Fish. Zobaczcie sami, jaka piękna rybka.